To są takie klasyczne indyjskie chlebki. Robimy je z mąki pszennej, jogurtu, czosnku, wody, drożdży. Wypiekamy je na grillu. Podajemy je z kolendrą i z masłem czosnkowym. Zadziwiająco dużo ludzi lubi kolendrę. Miałem wrażenie, że o wiele mniej ludzi lubi kolendrę. A się okazuje, że każdy lubi kolendrę. No, idealnie. A jaki majonezik? Mój! Mamy w karcie dwa burgery, mięsny i wege. Mięsny to jest kurczak, udko z kurczaka w panierce, wege to jest taki trochę falafel, kotlet z ciecierzycy. Do tego w środku mamy świeże warzywa i dwa sosy. Majonez z świeżymi ziołami i na przełamanie majonezu kwaśny czatnej z tamaryndowca i mango. Ser robić, to bułki to słyszałem, że będzie piekarnia, ale żeby ser robili, no, ale to jest a krowy tu macie gdzieś tam? Jeszcze nie. Pierwszy strzał, tikka masala, nasz flagowiec, bo najbardziej się kojarzy z Indiami. Jest to jakby najbardziej rozpoznawalne danie z kuchni indyjskiej. A z czego jest zrobiony krem z czerwonej soczewicy? Z czerwonej soczewicy. Nie? Dobra. Każda z naszych pozycji jest w opcji i mięsnej, i wege. No bardzo dobra. Witamy wszystkich serdecznie, zapraszamy na wielkie otwarcie 17 maja do Karma Indian Street Food. To pierwszy koncept indyjski w Rumi, pierwsza prawdziwa kuchnia indyjska właśnie tutaj dla mieszkańców Rumi. Znajdziecie takie specjały jak tikka masala, vegan dal, Indian burger czy korma kokosowa. Wszystko to możecie popijać smacznym mango lassi. Widzimy się w poniedziałek 17 maja, od 11 otwieramy nasze wrota przy ulicy Gdańskiej 39. Zapraszamy.